Pewnie, moi drodzy, pytacie się, co się tutaj kroi. Co to jest? To kiedyś było terrarium. Nie akwarium, terrarium. Z tej strony miało zbrojoną szybkę. Może akwaria też tak mają, nie znam się. Ale do kątownika tej postury dospawałem jeszcze kątownik, chciałem powiedzieć, profil. O profilu 3x3 plus grubą płytę piątkę. Teraz maluję. Zamówiłem już dwie szyby na przód i na bok. Z tyłu jej akurat nie będzie. Teraz nie chcę się podnosić, jak się przerzuci, a z tyłu też jest mała dylatacja. Nie ma obspawania w tych miejscach. Po to, żeby ewentualna woda ściekała. Ale co to ma być? Już wam pokazuję. Jak widzicie, się ładnie utwardziło wszystko. Każdy mi powiedział, że będzie błoto. Nic kompletnie. Mianownicie w tym miejscu będzie stało to owe byłe terrarium jako kapliczka. Tu zacząłem nawet robić pomału obrzeże z kamienia. Dość drogie, ale bardzo mi się podobało. Efekty zobaczycie później. Kapliczka skąd? A mianowicie w tamtym miejscu na cokole stoi pomnik Maryi. Chciałem, żeby było akurat w jakimś widocznym miejscu. Będzie w tym miejscu. Będzie akurat w tym zaułku. Witało gości zarówno wjeżdżających przez tą bramę, jak i wjeżdżających przez bramę drugą po drugiej stronie budynku. Bo jak wcześniej wspominałem, ta działka jest dokupiona w celach rekreacyjnych. Tutaj jeszcze wieta powstaje. Tam powstał domek. Stoi papa i koparka u wywrotka. Do zobaczenia później. Witajcie. Tak wygląda kapliczka już po skończeniu. Jeszcze tylko latem, jak już będzie cieplej, oszlifuję trochę, żeby nie wyglądała aż tak obskurnie po klejeniu i będzie gotowa. Przeszklona z dwóch stron, plus góra. Ten bok i ten jest otwarty. Ani stoi mocniej nie zacina. Porównując tego, co było przedtem, co jeszcze mogę powiedzieć? Wysokości ma około metra w tym miejscu. Metra może, żeby was skonać, 20. Tak, metra 20 od ziemi. Płyta ma 1,50 m. No to metra 15 niech będzie. Bardziej szczegółowo. I myślę, że to w zupełności wystarczy. Została już wyświęcona, także jest po mojemu. Pozdrawiam.